Bo, ale fajne warunki. Gdzie można wejść do wody w końcu. Bo ostatnio duża fala. Dzisiaj ze mną mówi kolega Adrian. Siema. Który siedzi od 2 miesięcy w domu, bo nie może wyjechać do swojej pracy. No i niestety, ale żona go już wywala z domu, mówi jedź na ryby, bo już mam dosyć jego. No i dzisiaj sobie powędkujemy. Może będzie jeszcze troć, a belona powinna być. Pogoda wymarzona, cześć. A z rybami jak? Godzinkę byłem, bez kontaktu. Ale było chociaż widać, że coś się sprawia, nic? Nic, ja muszę do roboty jechać, więc tak tylko wyskoczyłem. Nie, no atakujcie, no. Miejmy nadzieję, że później już będzie fajnie. No i że głębiej będzie lepiej. Ostatnio spadły tam 2 drzewa, mówisz? I gościowi wędkę połamały. Jest. To cud, że wędkę. Na farcie, nie? No. A, tutaj jest mega woda brudna. Zobaczymy jak dalej. W sumie też niezbyt. O. Tak to wygląda. Słaba sprawa. Będzie dzisiaj robota. Nie wiem, wiecie co mnie powstrzymuje, bo trzeba było po prostu to uciąć i tyle. Ale sobie ciągle myślę, nie, trochę po skubie będzie dobrze. Natomiast wiecie, nagrywałem live'a, dlatego ta wędka była zanurzona trochę w wodzie, no i tak się nazbierało. Przez stosownie chwilkę ustawiałem tylko tego live'a, to było kwestia, nie wiem, minuty? Myślę, że minuty, 10 razy 2 minuty. I naprawdę tego jest od groma. To już są resztówki, to już są resztówki. To już się, to wygląda już optymistycznie. Także tak to wygląda. Dalej łowi Adrian i on, tak jak wam na live pokazywałem, zarzuca daleko i ciągle ściąga zielsko. Także no nie jest zbyt ciekawie. Opowiadaj. Co tu opowiadać? Same glony, nie? Dobra, ale dalej chyba nie ma glonów, nie? Jak rzucisz no, mega daleko. Tak. Powiem ci, dość ładnie lata to przynęta, nie? Liner taki. No. Jaka firma? Ustina chyba. Jaki plan? Idziemy dalej? Idziemy dalej. Troszeczkę żeśmy odeszli. I zobaczcie, jest dużo lepiej. No można powiedzieć, że tutaj woda jest czysta. Ja cię kręcę, bojeczko, ej! Lazurowe wybrzeże. Dobra, leci tajna broń. Bodziasy się nie sprawdziły. Taki oto Jackson się też nie sprawdził, ale mam takiego Jacksona mega przerobionego. Jacksonik na specjalne okazje, takie cudo. Zobaczcie sobie kulisy otrzymania tego cudeńka. Zaczyna się robić ciekawie, poza tym zadzwonił Andrzej Studziński i mówi: no jesteście w Orłowie, to czekaj, coś ci przyniosę. Zobaczcie co niesie. Cześć Andrzeju. Taki słuchaj, żeby ci na głowę nie leciały. Komuś już nie jest. Aha, aha. No, oczywiście. Czekaj. Tak to wygląda, zobaczcie. Żeby mi te miśki głowy nie rozwaliły. A to kapelusz chińskiego rybaka. Kapelusz chińskiego rybaka jest. Chińskiego. Nie japońskiego. Nie? Chińskiego. On do mnie rozwalił. Ja cię kręcę, pierwsza balon. Nie, to nie jest pierwsze. 2 dni temu miałem tutaj, wiesz. Ale ja pierwszy raz w tym roku widzę balony. Ekstra. No, no. Szkoda, że podhaczona. Ale coś jest w końcu. Przyjęło tam kurde z 80 metrów. A, mówisz, tutaj jest dużo zielska, słuchaj, tam u nas jest trochę mniej. No ale wiesz, ja ci powiem, że ona w tym zielsku to ona się tam kręci, nie?
Ale mówisz w tym bo takim czy tu? Z drugiej strony, nie? To ona w tym zielonym takim gronie ikry składa, wiesz? Aha. Jak tam nieraz zahaczysz zielsko, to ziarenka ikry w tym, nie? Aha. W ogóle tam to jest lepsza strona na bylone, nie? Tak. Ale ja po prostu tutaj, wiesz, za trocią przyszedłem, a mi ja brona przy okazji tam. No jasne. Ale to się wszystko też liczy, nie? No pewnie, że tak. Patrzę, o. Wiesz, pan jest, a narzekałem, że nie ma. No, tak było. Jest, jest. I co, to jest dużo. Co mi są, no teraz są te większe, nie? No. Potem samce dopływają. Pogoda, tak jak widzicie, się zmieniła. No dobra, to jest jedna belona. Próbowałem bardzo mocno złowić tą swoją belonę, natomiast nie ma tutaj nic oprócz tej jednej belony, którą widzieliście na filmie. Z góry, sorry za tą miniaturkę, nie? Bo to nie moja ryba, ale myślę, że wyszło sympatycznie. I co? Lecimy na dom? Co, nic? No jest jedna belona. Belona. A ty za trocią pewnie. No, za trocią, za beloną, żeby się coś pobawić chociaż, nie? No też, no jedno złowiłem belonę, ale tak wiesz, szału nie ma. Troć nie brała, nie? No, bo ja byłem na rozewie, to tam też się nie da, nie? A kiedy byłeś? Dzisiaj, o 5 tam byłem. O 5 do 9 to się tak dało, a potem już wiatru puszczało, nie? I woda sycha. Aha. Też tam się raczej nie da, nie? Na felu? Na rozewie. Na rozewie. Kurczę, no ja chciałem jechać, ale patrzyłem na wiatr, że tam będzie piździć trochę, nie? Na rozerwie. Zaczęło puszczać, nie? Od tej 9 zaczęło puszczać i mówię, tam ta prawa strona od falochronu to jeszcze tam się dało, nie? Tak. Woda była trochę bardziej przezroczysta, ale falochron cały, woda kakao normalnie, nie? No okej. Okay. Tak by to wyglądało. Także szału nie ma. Myśmy się tutaj nastawili z Adrianem na to, żeby złowić troć tą ostatnią, nie? Tak. W tym sezonie. Nie udało się niestety, dlatego żeśmy atakowali właśnie tutaj klif w Orłowie. Jeżeli byście chcieli się nastawić typowo na belonę, to zdecydowanie lepiej. Jest po prawej stronie mola, tam zresztą widać, że ludzie stoją. I pewnie tam jest więcej tej belony. No u nas na trzech była tylko jedna. No tam szału nie było, natomiast bardzo dużo zielska. Tu część się kończy. No. Czyli tam jest. Tu się kończy to zielsko, także optymistycznie. No i dobra, słuchajcie, to tyle. Ale jestem zmęczony. Cześć.